Witam Państwa, Paweł Rakowski, Rozmowa Niezależna. Moim Państwa gościem jest dr Krzysztof Jabłonka, historyk i dyplomata. Serdecznie. Spotykamy się we wrześniu, żeby omówić kampanię wrześniową. W poprzednich odcinkach mówiliśmy o 1 września, 3 września, ostatnio o bitwie nad Bzurą. Dnia 17 września nastąpił nóż w plecy. Ja tak przewrotnie się zapytam, czy naprawdę to był nóż w plecy w związku z tym, jakie były postępy armii niemieckiej w Polsce. To znaczy, gdzie z 16 na 17 września byli Niemcy, żeby tak właśnie zobaczyć, czy Polska tak właśnie miała szansę jeszcze na obronę. Pamiętajmy, że Niemcy akurat w odróżnieniu od nas to znali linię podziału, którą z grubsza, bo niedokładnie, wytyczono w pakcie Ribbentrop-Mołotow, czyli linia rzek Narew-Wisła-San. A więc nie za bardzo się za tę Wisłę też wybierali. Oczywiście w kilku miejscach ją przekroczyli, bo działania wojenne nie znoszą próżni. 16 już stanęli u bram Brześcia i w zasadzie Brześć za chwileczkę, aczkolwiek niecały. Twierdza Brzeska broniła się nawet w dniu, w którym odbywała się parada niemiecko-sowiecka na ulicach Brześcia. To forty, 7 fort Fijałkowskiego bronił się jeszcze ze 3 dni. Problem jest w tym, że Niemcy się nie mogli doczekać i monitorowali, właściwie nawet próbowali szantażować Stalina, że zrobią tu oddziały ukraińskie, że to jak on nie weźmie tego, co jego. I Stalin ociągał się, no ostatecznie podjął decyzję i o 3.15 dnia 17 września ruszyła gigantyczna, półmilionowa armia złożona z 2 frontów, Timoszenki i tam jeszcze drugiego, ukraiński i białoruski, i Krywoszejna, i zaczęła się przesuwać już bardzo taką ławą w zasadzie. No i wtedy do bohaterstwa przeszły forty pograniczne, trochę oddalone od granicy, kilkadziesiąt kilometrów, między innymi fort pod Tynnem, czy w Tynne. Tam były 4 takie forty, z tego jeden Bołoć bronił go do końca i prawdopodobnie zginął albo rozstrzelany, albo spalony żywcem, bo tam użyto miotaczy ognia. I te forty wytrzymały 2 dni, też taka bitwa graniczna, i potem już ławą wszystko zaczęło być zajmowane. Niektóre oddziały przerywały działania wojenne i natychmiast skierowywały się na południe. Krótka dyrektywa, wszystko na granicę z Węgrami i Rumunią. No ale ta słynna depesza, czy też rozkaz wodza naczelnego, która pechowo zaczyna się odwrotnie niż powinna. Sowiety ruszyły, z Sowietami nie walczymy. Chyba że nas napadną. Mało kto zna tą drugą część jednego i tego samego zdania. Gdyby napisano odwrotnie, z Sowietami walczyć, chyba że nam ustąpią drogę, to byłoby jasne. Na szczęście Wojsko Polskie się generalnie zachowało tak, jakby to była druga część. I wszędzie, gdzie mogli, stawili opór. Ale były punkty, niestety, choćby w Włodzimierzu Wołyńskim, gdzie uszykowano armię polską, oddano Rosjanom do dyspozycji. Rosjanie wszystko to bractwo wzięli do niewoli i większość zabili oficerów, oczywiście w 3 miejscach z dobrze nam znanych jako groby katyńskie, ogólnie mówiąc. A więc takie kompromitujące, czyli no kapitulanckie jakby postawy, gdyby nie to, że oficerowie zostali po prostu wprowadzeni w błąd bardzo niejasnym rozkazem. Skąd on się wziął? Dyplomaci zachodni wymusili, bo może Rosja jeszcze stanie po stronie aliantów, bo może, żeby nie zrobić z tego wojny polsko-rosyjskiej. A ona już była. To tak jak dzisiaj na Ukrainie. To ten sam kamuflaż. I ugiął się Rydz Śmigły. No nie był dyplomatą, mówiąc krótko, i nie był strategiem. Był lepszym chyba malarzem niż wojskowym, aczkolwiek był bardzo wiernym żołnierzem i tutaj nie można go całkiem pozbawiać, ale krzywdę mu zrobiono, robiąc go marszałkiem. Nie ten powinien być. Ale takie pytanie, no bo rozkaz był z Sowietami nie walczyć. Wiemy o tym, że wyjście Armii Czerwonej, no to automatycznie niosło ze sobą wielkie zbrodnie, szczególnie na tyłach, mordy oficerów, ziemiaństwa. Oczywiście, no to tak, to później. Chłopstwo białoruskie i ukraińskie też ruszyło. Białoruskie rzadziej. Ale poleskie już tak. No tak, no ale pamiętajmy, że i podlaskie. Że Poleszucy, Podlasianie się uważali za Ukraińców. Oczywiście Rusini podlascy, bo tam nie było zdefiniowane. Polesie samo też w zasadzie mówi językiem bliższym ukraińskiemu niż
W okresie międzywojennym Poleszuków nie bardzo było wiadomo, do jakiego narodu zaliczyć. Ale też trzeba przyznać, że lwia część dworów i ziemiaństwa została wyeliminowana właśnie po 17 września w wyniku tego chaosu i tego bezprawia, które nastało. No nie tylko, ale przede wszystkim deportacji, które potem, cztery deportacje no tak, w zasadzie. No tak, ale to już tak. Mi chodzi tylko... Ale nawet w tym zamęcie wojennym no, tu odegrały rolę grupy skomunizowane. I to nie tylko żydowskie, jak się najczęściej mówi, chociaż akurat procent Żydów wśród skomunizowanej grupy był najwyższy, ale i Polacy. Znany jest przypadek z takiej książeczki Moje spotkanie z Armią Czerwoną, kiedy do Pińska przyjechał oddział no, 100 młodych chłopaków z Dąbrowy Górniczej, ubranych w nie bardzo wiadomo, jak takie zielone ludziki trochę, bez dystynkcji, bez niczego, w zielonych uniformach. Takie trochę jakby obóz paramilitarny. I to była grupa przygotowana do zamienienia jej w Polską Armię Czerwoną. I kiedy do Pińska wjechał czołg sowiecki, dowódca tej grupy ustawił wszystkich w dwuszeregu, podszedł do tego czołgu, zameldował, że tu właśnie komuniści polscy. W czołgu otworzyło się tylko małe okienko, wychylił się pistolet i zastrzelił go na oczach pozostałych. No i chłopaki się od razu rozbiegły, wiedzieli, co mają robić i nikt już nigdy z nich prawdopodobnie komunistą nie chciał być. Mhm. Ale takie przypadki były. Mhm. Ale też tutaj akurat wspomniał pan o Pińsku, no to koniecznie się muszę spytać odnośnie marynarki pińskiej, która została właśnie rozstrzelana. No nie całkiem, w dużej mierze, tak, to prawda. No, marynarze pińscy mieli tego pecha, że był wtedy ogromny upał i bardzo niski stan wody. I oni doszli do ostatniej śluzy i już dalej okręty nie były w stanie przejść, bo po prostu wody brakowało. Więc spieszyli się i dołączyli do Kleberga. I Kleberg głównie walczył z Rosjanami. On się od nich opędzał, wszedł na teren Lubelszczyzny, no i tam w zawadach była składnica broni. On usiłował te zawady właśnie zdobyć. No i doszło do dwóch ostatnich bitew już październikowych. 2 października pod Kockiem i 5 i 6 pod Wolą Głowską. No i takim szczegółem no, nazewniczym jest to, że ostatnie pociski niemieckie spadły na stację kolejową o nazwie Krzywda. I na tej Krzywdzie zakończyło się działania Armii Polskiej. Nie zakończyły się całkiem, gdyż 17 września niesie za sobą okupację całej wschodniej części. Na przykład bardzo poważnie oskarżany i Ryt Śmigły, i przede wszystkim prezydent, że opuścili jeden prezydent 17 września wieczorem po naradzie w szkole, zresztą ukraińskiej szkole odbytej, z całym rządem, ostatnie posiedzenie rządy i Rady Prezydenckiej, ale Ryt Śmigły opuścił dzień później. Dlaczego? Rumuni tutaj spowodowali, zresztą bojąc się o własną skórę, przekonując władze polskie, że Sowieci mogą uderzyć przez terytorium rumuńskie, że zaobserwowano dość dużą grupę na Dniestrze, czyli gdzieś w okolicy Zaleszczyk właśnie, skąd mogli uderzyć i zablokować wyjście przez Kuty. Most w Kutach był i kolejowy, i drogowy. I wtedy cały ten rząd dostałby się do sowieckiej niewoli, co byłby najgorszym z wyjść. I to przekonało, że trzeba to zrobić. No i wtedy Sowieci prawdopodobnie cofnęli tą akcję, a Rumuni odetchnęli, że nie zostali najechani. Bo pamiętajmy, Rumuni nawet nie mieli traktatu pokojowego po I wojnie światowej i całą Besarabię posiadali w zasadzie bez sankcji politycznej ze strony sowieckiej. I bali się tej agresji. I Polacy chcąc jakby załagodzić tą sprawę i dla dobra oczywiście politycznego, prezydent, cały rząd i tak dalej, oddano się w ręce Rumunów, którzy już zadbali. Zresztą bardzo łagodny był to internat, powiedzmy. Ryt Śmigły zbiegnie z niego bez żadnych kłopotów i pod Chochołowem wróci do kraju, no i tutaj straci życie. Umrze prawdopodobnie na jedną z chorób, którą w sobie nosił. A tutaj akurat właśnie wieńcząc temat 17 września, no muszę zapytać takie pytanie, chyba nad którym historycy nigdy nie znajdą odpowiedzi, mianowicie Lwów, pod Lwowem stanęła armia i niemiecka, znaczy bo... Tak, początkowo niemiecka. I niemiecka, i sowiecka. I nadeszła sowiecka. I nagle tak właściwie no, generał Langer miał do wyboru, czy poddać się Sowietom, czy Niemcom. Tak.
I decyduje na Sowietów, chociaż Lwów, polski Lwów, 20 lat wcześniej był częścią Imperium Austriackiego i jednak bliżej do Niemiec mimo było mimo wszystko. Znaczy do Austrii, do kultury niemiecko-zachodnioeuropejskiej. No tak, ale tutaj akurat my wiemy o tym, czym byli Niemcy w tamtym okresie po fakcie. Tak? Podejrzewam, że mieszkańcy Lwowa niekoniecznie musieli wiedzieć o tym wszystkim, co się działo wcześniej. No i dlaczego właśnie Lwów oddaje się Sowietom, a nie Niemcom? Langner to napisał w swoim rozkazie, że słowiańskie braterstwo. Jakie słowiańskie braterstwo? Właśnie. Pokutowało. Pamiętajmy, Lwów jest miastem endeckim. Czyli przeświadczonym o słowiańskim braterstwie przeciwko germańskiemu naporowi. I to zadziałało w tym momencie, kiedy była narada, komu oddać, to endecy mówią, no już lepsza Rosja, bo to przynajmniej słowiańskie, a Niemcy to nas tutaj w ogóle wykończą i tak dalej. Czy ktokolwiek widział tam Sowietów? Tak. No, oni nad wszystkim nadlatywali. To jest jedno. A dwa, Sowieci dali czas na to i co gorsza, Sowieci dali obietnicę, że cała armia wydefiluje przez ich teren do Rumunii. Oczywiście potem się okazał to być ponury żart i jedynie Lengnera odstawili, na jego hańbę zresztą, a oficerów, w tym mojego wuja Krzaczkowskiego, wzięli do internatu, czyli do obozów w Kozielsku, Ostaszkowie. No, Lwów głównie pojechał do Starobielska i tam zginęli w pobliskim Charkowie. Pobliskim, ale... A czy gdyby, tak już tak na sam koniec, czy gdyby Niemcy, tak właśnie gdyby Langer poddał się Niemcom, to czy Niemcy by oddali Lwów Sowietom? Bo to jednak był zbyt dobry kąsek, żeby tak tutaj oddawać go za darmo. Chyba by oddali. Dlatego, że oddali Brześć. Przecież też Brześć zajęli. Ale Brześć, a Lwów to jednak wojenne światy. Zgoda, ale pacta servanda sunt, czyli trzeba było, im naprawdę zależało na poparciu niemieckim. Jedyne, co wytargowali z Stalinem, w trakcie zresztą kampanii wrześniowej, to oderwanie Lubelszczyzny i przeniesienie granicy z Wisły na Bug. No i tam pomniejszymi rzeczami. A dlaczego to było tak wykonane? Głównie z powodów właśnie do dzisiaj nierozkodowanych, ale tutaj zaważyła Litwa. Dlaczego? Obie strony były pewne, że Litwa napadnie Polskę, a Litwa nie napadła. W związku z tym Wilno dostało się Rosjanom. No ale trzeba było je dać Litwinom, bo Rosjanie głosili, że Wilno jest też litewskie, tak? No dobrze, oddano Litwinom, ale tam zostały wojska sowieckie przecież, aż w czterech punktach. Nawet niektóre się przeniosły na rdzenną Litwę i co wywołało zresztą już totalny jej paraliż. I teraz powstało pytanie, no trzeba by wycofać z Wilna się. I wtedy Sowieci zastosowali, dobrze, to my się wycofamy już z Lubelszczyzny, to jednak jest ziemia polska, to nie za bardzo, nie da się z niej zrobić najdalszej nawet Ukrainy. Chociaż niektóre mapy to nawet się do Lublina posuwały, no ale mimo wszystko. I Niemcy się po prostu na to zgodzili. I takim ciekawą pozostałością całej tej gmatwaniny jest tak zwany przyczółek suwalski, czyli Sudałęgau, który zajęli Sowieci, po czym oddali go Niemcom. Miał on załatać dziurę między Prusami Wschodnimi a Litwą, która miała być niemiecka, przynajmniej w dużej części. No ale z powodu tego Wilna, które się tak zachowało i tej Litwy, która tego Wilna nie napadła i trzeba było oddawać jej trochę na siłę z ukrytymi wojskami sowieckimi, ostatecznie stał się przylądkiem bardzo daleko wysuniętym w ziemię sowieckie, skąd zresztą poszło główne uderzenie w 1941 roku. To na mapie widać bezsens tego właśnie kawałeczka, ale ono świadczy o tym, że granica miała przebiegać Czarną Hańczą, a potem rzeką Mereczanką za Wilnem i tak dalej. I ta zamiana spowodowała również to, że armia Kleberga się uchowała właśnie w tym miejscu, bo Niemcy po zajęciu Lublina wycofali się. A sowieckie wojska doszły aż do mostu w Annopolu i mam świadka, który przechodził 20 któregoś września z sowieckiej części do niemieckiej na Wiśle.
To był jedyny punkt, gdzie Niemcy, gdzie Sowieci doszli do Wisły. Po czym oni się wycofali, no i wtedy weszły wojska 29. Dywizja i tam któraś jeszcze i rozpoczęła się bitwa o Kock i Wolę Głowską. I w tamtym miejscu również działał oddział rotmistrza Pileckiego, który, jak w swoim życiorysie napisał, 17 października rozwiązał ostatni oddział Rzeczpospolitej. Oczywiście został Hubal, ale to już jest partyzantka, to już jest jakby drugi. To już jest osobna historia. Tak, to już jest drugi etap. Jeszcze za ostatni oddział zwarty Wojska Polskiego uważa się załogę ORP Orła, który 19 września wyrwie się z Tallina, zresztą z ogromną pomocą Leidonera, który zneutralizował baterię nabrzeżną. Przecież bateria jedną salwą by zniosła ten okręt i to nawet nie za bardzo celując, bo on im pod nosem przecież płynął. Ale Estończycy świetnie wiedzieli, że jeśli orzeł zostanie w porcie, to Sowieci zajmą Tallin, bo oni chcieli ten okręt dopaść. I to głównie Sowieci gonili orła, a nie Niemcy. Niemcy wzięli plany, mieli takie same, więc im konkretny orzeł był najlepszym w owym czasie okrętem podwodnym Europy, nazywany krążownikiem podwodnym. I orzeł rzeczywiście wymknął się, no, posiadał kilka torped, zaczaił się w związku z tym w kilku miejscach na Niemców, ale jakoś nie miał szczęścia, konwoje jednak wtedy zygzakowały i przeszedł przez Sund otwartym nocą, jakby to powiedzieć, otwartymi wodami. Zasłonięto napis orzeł szwedzką flagą i w ten sposób zmylono niemieckie straże, na których po prostu nie reagowano, nie odpowiadano. I 14 października dopływa do Firth of Forth, bazy w Szkocji, gdzie przywitano go galą wodną, czyli wszystkie pompy ścigały w powietrze, wspaniałą tęczę i okręt w glorii zakończył. Orzeł odleciał z rozbitego gniazda. Tak, no tak. Podała prasa. Tak podała prasa. Doktor Krzysztof Jabłonka, historyk i dyplomata, był moim gościem. Paweł Rakowski żegna się w tym odcinku Rozmowy Niezależnej.